Nie umie wyjść! A, bo tu jest wyjście! Oni mnie stronowali teraz! O nie, idzie Baldi, użyję teraz pistoleta! Uwaga! A to jest nerw... O, wziął go! O. Welcome to Baldi's Basics in Education and Learning. That's me! Tylko moi drodzy, coś mi tutaj nie pasuje, ponieważ nie jest to gierka w ogóle... No, siemanko, szedowanko! Z tej strony to mi... Welcome back! Father Basics in Education and Learning. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku poznamy ojca od Baldiego. Nie wiem dlaczego principal, czyli dyrektor tej szkoły, jest łysy i ma przy sobie jakąś maszynkę do strzyżenia piesków rasy Shih Tzu. Nie mam żadnego pojęcia, ale jeżeli chcecie więcej Baldiego, znacie deala, tak? Jeżeli chcecie, abym dalej nagrywał Baldiego, dajcie znać koniecznie w komentarzach pisząc hashtag łysapała, a ja również być może zaserduszkuję twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Dominik Frankowski, Magdalena Zielewicz oraz Wojciech Ławniczek, za te trzy piękne fanarty bądź też memy. Pozdrawiam! No a teraz... Uciekamy w Bald! Juniorku Pomidorku, fajnie, że poznałeś w końcu ojca od Baldiego. Pewnie cię chce posmerać po tyłeczku, lol. Ciebie syn, bebe! Czemu on ma takie coś tutaj? No nieważne. Klikamy, moi drodzy, story mode, ale dlaczego to nie jest jego ojciec? No witam cię, Baldi, tylko ja bardzo chciałem się spotkać z twoim ojcem, a jak sam... Welcome to Baldi's Basics in Education and Learning. That's me. Co tutaj się teraz stało? Dobrze, moi drodzy, nie wiem dlaczego tu jest jakiś piesek. Jeżeli wiecie, z jakiej bajki jest ten piesek, czy to jest Bluey, czy kto to w ogóle jest, dajcie znać koniecznie w komentarzu, bo on płacze, ale też ma serduszka. Baldi się tutaj patrzy, najprawdopodobniej jest to ojciec od Baldiego, no a tam jest chyba księżyc albo słońce. No nie wiem w ogóle, co to jest. No ja się chciałem spotkać z ojcem od Baldiego, ale jak sami widzicie, stoi tutaj normalny Baldi. Dobra, wejdźmy może do środka. I co my tutaj mamy? Każda ławka jest jakoś porysowana, popisana, więc widać, że dzieci, które tutaj uczęszczały, były bardzo... 6 plus 5 to jest nic innego jak 11. Ale dlaczego źle? Ja odpowiedziałem dobrze, a pojawił mi się X. No dobra, 1 plus 2 to jest nic innego jak 3. 8 minus 7 to jest nic innego... 1. Wow, you exist. Okej, egzystujesz. No dobra, ale gdzie jest ojciec od Baldiego? Baldi? Ja bym się strasznie chciał z tobą spotkać, ale raczej też z twoim ojcem. Dziękuję, myślałem, że mi w końcu przedstawisz ojca swego. Czy on też jest nauczycielem matematyki? Najprawdopodobniej tak. Dobra, mamy tutaj jakieś rozwiązanie. 4 razy 4 razy 10 równa się... Napisz koniecznie w komentarzu, czy znasz wynik. Dobra, 8 plus 2 to jest 10. 6 plus 7 to jest nic innego jak 13 oraz 123. No i co teraz? A czemu wąs mu się pojawił? Juniorku, czy zjadłeś zupkę, bo stygnie? No ostatnio byliśmy u babci, zjadłem zupkę od Real Madryt. Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Szrek powiedział. Być może jutro twój zwrot pojawi się na odcinku. Nie wiem, dlaczego pojawił mu się teraz wąs, ale najprawdopodobniej teraz idzie ojciec od Baldiego, który ma wąs. Suzy! Suzy nie! Suzy, Suzy, nie chcę z tobą się spotkać, daj mi spokój, Suzy, nie chcę z tobą tańczyć. Nie wiem dlaczego te szafki tutaj, na ubrania, na buty, na książki, były właśnie w kształcie jakichś tam piesków, albo raczej były na nich namalowane pieski. Widzieliśmy principala, który sobie tam leciał. Nie wiem dlaczego tu jest exit, czy ja mogę po prostu stąd wyjść? Ej, wyjść się nie da. Nie wiedzieć też w sumie dlaczego. Ale no dobra, idzie... A dlaczego tutaj jest... Ej, bo tutaj się w ogóle jakieś dziwne rzeczy zaczęły dziać. Dlaczego tutaj jest maszynka do strzyżenia głowy? Czy my możemy ogolić Baldiego na łyso? Chyba, że wiecie co? Tutaj powinny być nożyczki i wydaje mi się, że jak Suzy do nas podbiegnie, to my będziemy mogli jej użyć właśnie tej maszynki do strzyżenia głowy i wtedy będziemy mogli chyba uciąć jej skakankę, chociaż nie jestem w 100% pewien. Minus 4, minus 5, 123, 0. Okej, okay. My son is sad. Mój syn
jest smutny. No dobra, moi drodzy, ja w sumie nie, dobra, już wiem, gdzie jest Baldi, albo raczej Baldowski, ponieważ Baldi Senior, o, nazwijmy go Baldi Senior, z racji tego, że ja jestem Tommy Junior, to nazwiemy tego Baldiego Baldi Senior, okej? Okay? Half-Life 2, ostatnio zacząłem też serię grać, oczywiście nie nagrywając tego, tylko tak sobie po prostu zacząłem grać od nowa w Half-Life'a, ponieważ mi się bardzo podoba. Jeżeli nie graliście, to również sobie w tą gierkę zagrajcie. What you doing? Co ty robisz? Dobra, musimy, moi drodzy, uciekać, ponieważ Baldowski, Baldi Senior, już jest bardzo blisko. Attention due to unknown reason that have coś tam, coś tam, coś tam. Wiecie, gdzie my sobie teraz pobiegniemy? Ja sobie pobiegnę, nie będę, albo wiecie co, no przejdźmy sobie może tutaj na kafeterię, ponieważ widzę, że my nie musimy używać bisody, tylko mamy jakiś pistolet. Czy my możemy zabić Baldiego? Nawet widzę w prawym górnym rogu, że mamy pistolet i Baldi będzie chyba, raczej nie będzie na to przygotowany, abyśmy strzelili do Baldiego. I w sumie nie wiem, czy my możemy tutaj na niego poczekać, czy też idziemy po prostu do... O, jest pan skarpeta. Mamy też buciki, ale bucików na razie nie potrzebujemy i mamy, moi drodzy, piąty notatnik. 9, 0 oraz 123. What you doing? Co ty robisz? Znowu ojciec się zdenerwował, ponieważ powiedział mi też wcześniej... Czekaj, bo on jest bardzo blisko już, nie? On już jest gdzieś bardzo... Dobra, jest tutaj principal. Nie wiem, dlaczego on jest łysy, ale ewidentnie lubi być łysy. Nie! Nie zdążyłem! Nie zdążyłem! Detention for you! Czemu ty jesteś łysy? Co się z tobą stało, łysy? Baldi już tu jest, nie? Baldi już tu jest, ja muszę użyć pistoleta na niego. Dawaj, dawaj, dobra, dawaj, dawaj, wyłaź już, no! Nie umie wyjść! A, bo tu jest wyjście, oni mnie strollowali teraz! O nie, idzie Baldi, użyje teraz pistoleta, uwaga! A to jest nerw... O, wziął go! Wziął go! Ale timing, moi drodzy, to było najlepsze, co mogło być. Wejdźmy teraz tutaj szybko, ponieważ możemy sobie zdobyć kolejną notatkę i mamy tak, 9, minus 5 i 123, ale to był mega timing, ale ja myślałem, że sweep, 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 weźmie go na maksa. Dobra, ale wiecie co, on za chwileczkę tutaj przyjdzie, prawda? Nie muszę szybko biec, dobra, wejdźmy teraz... NIE! Friend. Pistolet, pistolet, pistolet. Wiecie co? O NIE! Tu? A cię... Ogoliłem ją na łyso! Ogoliłem ją na łyso, halo! Łysa Suzy! Nie zniszczyłem skakanki, tylko ona była na łyso. Ja nie wytrzymam psychicznie, on mnie za chwileczkę złapie! Baldi comes, wait, you need to... comes Baldi, okay, wait, remember the school son soon out of order, please leave... Running in the halls! Złapie, złapie, złapie! 30 seconds. Ale czekaj, bo oni mnie tutaj wcześniej strollowali. Ja nie wiem dokładnie, gdzie jest wyjście. Tu jest w ogóle Father Baldi. Great father due to this incredible hearing. O, oh, coś tam, coś tam, coś tam. Who made it to, coś tam, dobra. Ojciec od Baldiego mnie złapał. Ja jestem Sebastian. Ty jesteś Sebastian? Od Sinbastian. Pisz teraz koniecznie w komentarzu, co ty chcesz, aby Szereg powiedział. Być może jutro twój zwrot pojawi się na odcinku. Ale moi drodzy, ta gierka jest do przejścia. No bo w sumie to jest normalny Baldi, tylko jak sami dobrze wiecie, on się teraz tutaj zamienia w ojca. Więc ja pozwolę sobie teraz tutaj odpowiedzieć na kolejne pytania. 10, 8 i mamy 5. Dobra, wow, you exist. Na razie Baldi mnie tutaj pochlebia, mówi, że jest wszystko w porządku, mimo iż otrzymaliśmy teraz tutaj X-y. Więc bierzemy teraz tutaj pieniążek, lecimy tędy, no i zbieramy. 4 razy 4 razy 10, wiecie już ile to jest? Dajcie znać koniecznie w komentarzu. 123, dobra. I teraz, moi drodzy, w tym momencie uciekamy, ponieważ ja skupiłem się na tym, abyśmy zobaczyli, jak wygląda ojciec od Baldiego. On ma po prostu takiego jakoś tam wąsa, nie wiadomo też o co chodzi. Ale my sobie przebiegniemy szybciutko tutaj. Ile? A co tutaj w ogóle było? Tutaj, 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 coś jest, tu coś jest, tu coś jest, tu coś jest. Help? Okej. Okay. 1 plus 1 równa się 3. No. Ale to fajne teraz tutaj było. Wiecie co, ja sobie chyba zostawię te pokoje tam na samym końcu, ponieważ ja bym wolał na początek przejść sobie do tej klasy i odpowiemy teraz tutaj na pytania, biorąc oczywiście maszynkę do golenia Suzy na łyso. 1 minus 2 to jest minus 1. 16 i 42. What you doing? Co ty robisz? No, muszę wam powiedzieć, że taka troszeczkę lipa. Ale dobra, lecimy. Tutaj mamy w ogóle pieniążek. Mam już w sumie dwa pieniążki, więc tak, patrzcie, robimy to, że ja podchodzę sobie tutaj do Bisoda Automat, bądź też Nerf Gun Automat i mamy dwa pistolety. I teraz Baldi nas powinien chyba nie złapać. Możliwe, że uda mi się w końcu zebrać 7 notatników, abyśmy zobaczyli, co się stanie, gdy je zbierzemy i co wtedy będzie Father Baldi mówił. Dobra, chodźmy teraz tu, mamy tak, 4...
Minus 8, 6 plus 8 to jest nic innego jak 14 oraz 42. What you doing? Co ty robisz? I teraz, moi drodzy, wychodzimy stąd, mając nadzieję, że mnie za chwileczkę tutaj principal nie złapie. A Baldi jest chyba gdzieś tam. Albo tu? Oh my god. On jest tu. On jest tu. Dobra, patrzcie, co teraz zrobimy. Strzelamy. Ja szybko tutaj wchodzę. Zbieramy notatnik. 6 plus 9 to jest nic innego jak 15. 9 plus 3 to jest nic innego jak 12 i 42. Najgorsze jest... My son is sad. Mój syn jest smutny. Najgorsze jest to, że my po prostu nie widzimy, czy odpowiedzieliśmy źle, czy odpowiedzieliśmy dobrze. Dobra, teraz, moi drodzy, możemy sobie pobiec na spokojnie tędy. Oczywiście... No running away. Nie! 15 seconds. Detention for you. When will you learn? Tędy się wychodzi, nie? A Baldi tu jest. Ja nie mogę. Ja nie mogę. Ojciec od Baldiego jest mega, mega ciężki, nie? Szkoda, że nie przyszedł teraz tutaj swój... A mogę go ogolić? Nie da się go ogolić, no! Dobra, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że się ten odcinek ze Father Basics in Education and Learning podobał. Jeżeli nie, zaproszę cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostajesz na dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć!